Siemanko, siemanko, witam Was w drugiej części vloga, w której będę przygotowywał się do pierwszego meczu w Pucharze Polski, półfinału, który gramy już w tą sobotę z Ruchem Zdzieszowice. Także co, zapraszam Was dzisiaj do oglądania treningu regeneracyjnego, który przed chwilą właśnie ułożyłem. Jest to trening dla osób z programu Pre-Season 2.0, ale cały ten trening dzisiejszy zobaczycie na YouTubie. Oczywiście rano standardowe rutyny, nie pokazywałem Wam tego, bo tak jak mówię, to jest nudne, a ja nie muszę nikomu udowadniać, że to robię, ponieważ robię to tylko i wyłącznie dla siebie, a jeżeli Wy coś robicie, typu poranna joga, poranny zimny prysznic czy coś, nie musicie też nikomu niczego udowadniać, bo tak naprawdę udowodnicie tylko sobie, że potraficie utrzymać tą samodyscyplinę. Ja każdego dnia staram się samemu sobie udowadniać, że jestem w stanie utrzymać tą samodyscyplinę. Oczywiście nie każdego dnia się rozciągam, nie każdego dnia wykonuję jogę, bo wykonuję ją 3 razy w tygodniu, ale mam swoje też takie rutyny, które stosuję, ale o których jeszcze nie mówię, ponieważ jeszcze ich nie przetestowałem tak na maksa, chociaż jedną afirmację wewnętrzną, taką można powiedzieć medytację stosuję, która polega na tym, że mówicie sobie w głowie jakby afirmacje wewnętrzne takie wzmacniające, w których jesteście swoim najlepszym przyjacielem, swoim najlepszym liderem. One pochodzą oczywiście z mojego e-booka Motywy wybitnych piłkarzy, gdzie na czynniki pierwsze rozłożyłem właśnie mentalność najlepszych sportowców, dlaczego Neymar ma w sobie tyle luzu i jest takim właśnie gościem, który niby ma wyrąbane, ale ma w sobie ogromną pewność siebie. Dlaczego Cristiano Ronaldo jest takim pracowitym, czy Zlatan Ibrahimowicz, czy zawodnikiem, człowiekiem, bo to wszystko tak naprawdę zaczęło się gdzieś w młodych latach. Te wszystkie decyzje, które oni podejmowali, to jak życie ich ukształtowało, wpłynęło na to, jaką mieli mentalność, bo my od małego jesteśmy programowani przez społeczeństwo, przez rodziców, przez wychowanków i po prostu nieświadomie nabywamy, można powiedzieć, nieodpowiednich wzorców. Tworzymy sobie bariery mentalne przez te wszystkie osoby i w pewnym momencie musimy podjąć świadomą decyzję tego, żeby tworzyć swoje życie. Dobra, koniec tego wstępu, widzimy się już na boisku. Jasne, lecimy. Placek już rozstawiony, jeszcze muszę tam później z rozgrzewki wziąć kilka przyrządów do niektórych stacji. Lecimy z rozgrzeweczką. No i rozgrzewka się oczywiście nie zmienia w formie parkouru, różne bodźce rozgrzewkowe, różne bodźce techniczne, mobilnościowe, czy szybkiej pracy nóg. W tym parkurze, który widzicie, przechodziłem sobie z jednej stacji do drugiej. Ta rozgrzewka była jeszcze bardziej luźniejsza, można powiedzieć, niż przed zwykłym treningiem technicznym, no bo ten trening jest mocno regeneracyjny, ale będzie w nim kilka strzałów z woleja, kilka dłuższych piłek, więc żeby zapobiegać kontuzjom i przygotować ciało, taka rozgrzewka też będzie ważna, ale pamiętajcie, nie spinajcie się przy niej. Po tej rozgrzewce, po wykonaniu 4 schematów, przeszedłem już do pobudzenia, gdzie w tych samych ćwiczeniach po prostu wykonywałem podobną pracę jak w rozgrzewce, tylko już robiąc wszystko na 100%, nie zrywając, ale pracując właśnie tak jak widzicie na przykład na płotkach, czy prowadząc sobie piłkę, przechodząc do pracy na drabince, gdzie starałem się wykonać już ćwiczenia jak najszybciej, ale tak jak mówię, nie zrywałem tutaj, tak naprawdę nie chciałem wchodzić na jakąś wyższą intensywność, ale pobudzić ciało do dalszego wysiłku, w którym ten wysiłek oczywiście nie miał być najwyższej intensywności, bo jest to, tak jak mówiłem, forma regeneracji, więc jak widzicie, pierwsza stacja polegała na tym, aby 2 razy podać piłkę od ławeczki i potem zagrać ją od brameczki, która wybijała piłkę w powietrze. No i moim zadaniem, jeżeli będziecie sobie robić, to waszym zadaniem jest przyjąć piłkę w kwadracie, który sobie wyznaczyliście. Druga stacja jest, można powiedzieć, najtrudniejsza. Chodziło w niej o przeprowadzenie piłki pomiędzy pachołkami, wybicie później jej tak fajnie sobie nad płotkiem i trafienie wolejem do brameczki. Potem od razu przejście do drugiej piłki i zrobienie tego na lewej. Zaliczenie stacji to oczywiście wykonanie tego samego po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli nie traficie na przykład do lewej, no to później robicie cały czas lewą, aż skończycie. Trzecia stacja to zwykłe strzały. Pierwszy strzał po długim słupku, drugi strzał po krótkim, trzeci strzał miał być w poprzeczkę. I trafiłem w poprzeczkę, tak samo z lewej nogi. Tutaj już troszeczkę gorzej było, chociaż nie, no tutaj też było blisko. Czyli taka stacja, można powiedzieć, strzelecka, ale też to wykonujecie na luzie. W czwartej stacji prowadzenie piłki do ósemeczki raz małą piłką, tak żeby właśnie popracować nad techniką. Później od razu przejście do dużej piłki z powrotem. To robimy w ciągu, też oczywiście na luzie. I trafienie po drugiej stronie, zaliczenie 2 stron to przejście do kolejnej stacji, czyli wykonanie tego samego prawą i lewą nogą. I ostatnia stacja, 8, w podbijaniu piłki w żonglerce.
wybicie piłki w powietrze, przyjęcie jej do ziemi kierunkowo i trafienie do brameczki ustawionej na odległość około 20 metrów, raz z lewej, potem wykonanie tego samego z prawej i to jest wtedy stacja zaliczona. W tym treningu regeneracyjnym mini przekąska, tutaj mam tą resztkę jogurtu kokosowego z wczoraj, dwie kromki chleba żytniego i tutaj orzechy nerkowca w czekoladzie od pani Ani Lewandowskiej, Roberta Lewandowskiego. Był to trening bardzo lightowy i on praktycznie w ogóle jakby nie czerpał zasobów z węglowodanów, więc jest ich tylko odrobina, to jest też taka przekąska przed posiłkiem głównym, przedtreningowym. Głównie kiedy jesteśmy w pierwszej i drugiej strefie zakresów tętna, w takiej byłem, organizm czerpie energię właśnie z tłuszczy i z białek, możliwe, że też z białek, ale na pewno z tłuszczy. I przedtreningowo mam bataty robione w piekarniku, tak jak ostatnio widzieliście na kolację, uwaga, bo paruję, z łyżką oliwy z oliwek, z przyprawami i do tego jest sos na bazie dyni i mleka kokosowego oraz do tego sosu są krewetki. Niggas always gonna be reaching for they hit. Smoke a nigga like a clip. They can never catch me slipping. Every time your girl around, she be watch the way I'm dripping, dripping. Try your luck. Test me in again. We let it rain. Please don't start us up. Got that black and white. That yin and yang. Mr. Officer, please don't search us. We don't got a thing. Tell her park it up. Then that ass be poking out them jeans. I've been sparking up. Like the fireworks. I keep the flame. Heard you barking up. This the wrong tree. I got the strength. Yeah, I'm charging up. They can't keep up. Got them looking drained. Now they walking up. Trying to put the face. I'm in flex mode with the best though. That's a major key, that's a chess mo. I'm your favorite G, I think it's best, yo. Stop with all the grilling, I'm on jet fuel. Taking off, clear the runway, now they cannot clip my wings. Yeah, they soft, they ain't homie, they ain't even on the scene. Play it smart, they don't know me, they just know what they see. What it cost to get flea, but this style ain't free. It's that swag, it's that splash, one wrong move, that's your ass. Do the dash, keep a stash, just in case they tryna flash. Never lag, we don't slack, tell her eyes running back. I don't brag, I'm relaxed, I'm not into all of that, yeah. It's really just the fam and my dogs. I po treningu oczywiście marokańska zupka z quinoą, batatem i kolendrą. Już każdy ją bardzo dobrze zna. Bardzo mi wchodzi po treningu, jak idzie, to nie zmienia. Tu mi została jeszcze resztka tej dyni, którą miałem z krewetkami. I do tego będzie pieczywko żytnie i łosoś atlantycki. Jestem już pod domem, zupka naprawdę mi smakuje codziennie tak samo, jeszcze dzisiaj była inna, ponieważ była z łososiem, żeby właśnie wzbogacić tą zupę o białko, ona ma też w sobie soczewicę, więc jest trochę tego wegańskiego białka. A mieliśmy dzisiaj przedostatni trening przed sobotnim meczem, główną uwagę poświęcaliśmy na rozegrania taktyczne, które będziemy mieli stosować na tym meczu oraz
organizację gry w defensywie, która też będzie bardzo ważna, bo jest to dosyć mocny przeciwnik i teraz już nie będzie się liczyła tylko, nie będzie się liczył tylko atak, jak w czwartej lidze, jak mieliśmy te drużyny troszeczkę słabsze i nawet w momencie, kiedy traciliśmy piłkę i byliśmy źle zorganizowani, te drużyny nie potrafiły wykorzystać swoich sytuacji, no to tak się przekonaliśmy w sparingach z trzecią ligą, że chociaż nie graliśmy teraz żadnego, przekonaliśmy się w tych sparingach, że za każdym razem, kiedy popełnialiśmy błąd i nie organizowaliśmy się szybko, nie wracaliśmy do defensywy, no to traciliśmy bramkę. I dzisiaj generalnie też była taka akcja właśnie na treningu i ona pokazała idealnie, jak to będzie wszystko wyglądało. Zagraliśmy gdzieś tam klepę z kolegą, wyszedłem na pozycję, wycofałem koledze, który nie trafił i z tego od razu poszła kontra dla drugiej drużyny. No i wpadła z tego bramka i to była ostatnia akcja meczu i to pokazało po prostu, że tak to będzie wyglądało. Możemy mieć w 88 minucie akcję, nie strzelić jej i trzeba być właśnie dlatego maksymalnie bezwzględnym i potem może się to zemścić w 90 minucie, gdzie dostaniemy kontrę i po prostu przegramy. Także musimy być cały czas zorganizowani, musimy walczyć, ale jesteśmy mega dobrze przygotowani. Ja to czuję naprawdę i widać to po każdym zawodniku z drużyny, że ta forma cały czas rośnie. Ja też się czuję niesamowicie i wiem, że stworzymy ten kolektyw, który w sobotę po prostu postawi się i pokaże maksimum swojego potencjału. I nic, jutro wstaję, przygotowuję się do ostatniego dnia, w którym będziemy mieli analizę przeciwnika, w którym też będziemy mieli bardzo krótki trening, bo 60-minutowy. Ogólnie też bardzo fajnie się czułem po dzisiejszej wstawce motorycznej. Po tym treningu regeneracyjnym rano też nie czułem żadnych bólów nóg czy czegokolwiek. Czułem się niesamowicie fizycznie, psychicznie. Także tak jak mówię, wszystko idzie naprawdę w bardzo dobrym kierunku. Też moje problemy z wątrobą, z układem trawiennym się ogromnie poprawiły, więc no ja się naprawdę cieszę, tylko jedno przesłanie dla wszystkich osób, którzy wchodzą na mój kanał, wyzywają osoby, które zamawiają ode mnie programy, ufają mi, są ze mną, wspierają mnie. Jeżeli wbijasz się na moją dzielnicę, a moją dzielnicą w tym wypadku jest YouTube, mój kanał na YouTubie, jeżeli wbijasz się w moje wsparcie, w moje towarzystwo, to mam tylko jedno przesłanie do ciebie. Stąd jak najszybciej, bo nie potrzebuję tutaj ciebie. Jeżeli chcesz wyrazić swoją opinię, wyraź, ale uwierz mi, że ona nie ma żadnego znaczenia, nie ma wpływu na mnie, nie ma wpływu na te osoby, które mnie obserwują. Więc jeżeli ci się po prostu nie podoba, to i tyle. Sorry, że przeklinam, wiem, że ogląda mnie masa młodych zawodników, ale z takimi osobami, które hejtują, które po prostu myślą, że są anonimowe w internecie i mogą hejtować, mogą najeżdżać na wszystkich, mogą wyzywać, jakby nie mając z tego żadnych konsekwencji, no to zobaczycie za parę lat, że będą ogromne konsekwencje, będziecie mieli życie w bardzo niskim standardzie. Nie będę wam tego życzył, bo nie jestem taki, ale tak jak mówię, komu się nie podoba, to wyjazd. Ja po prostu chcę, żeby takie osoby się stąd odsunęły, bo ja nie potrzebuję tutaj na tym kanale, nie potrzebuję w swoich social mediach, a tym bardziej w swoim życiu osób toksycznych, które zaśmiecają mi życie. Także trzymajcie się i zazwyczaj będę takie komentarze usuwał, ale to jest po prostu przekaz do wszystkich hejterów i wy też bądźcie po prostu w takich sytuacjach bezwzględni. Dobra, i przechodzimy już do spotkania. Półfinał Pucharu Polski przeciwko drużynie Ruchu Zdzieszowice. Chciałbym wam pokazać cały skład, ale niestety nie znalazłem grafiki. Ja oczywiście występowałem na prawym środkowym pomocniku. W trakcie meczu rotowaliśmy się wraz z Hodim, ale tak jakby ta początkowa faza tak miała wyglądać. No i omówię wam wszystkie moje kontakty z piłką, kilka najciekawszych akcji z naszej strony, kilka ciekawych akcji z drużyny przeciwnej. Zobaczycie bramki, także działamy, lecimy, zaczynamy z pierwszym moim kontaktem. Dobra, i mój pierwszy kontakt z piłką, tutaj niedokładne podanie Bobiego, wybicie przez środkowego obrońcę drużyny przeciwnej piłki, na szczęście byliśmy bardzo wysoko, szybko przejęliśmy tą piłkę, zszedłem do bocznego sektora, bo takie miałem zadanie taktyczne, za naszego prawego obrońcę. Fajne podanie, dokładne oczywiście, ale moje zachowanie było tutaj niewłaściwe ze względu na to, że jeżeli nasz obrońca prawy idzie do ofensywy, to moim zadaniem jest go zaasekurować, bo w momencie, kiedy stracimy piłkę, tak jak właśnie w tej akcji, zostaje bardzo dużo wolnej przestrzeni, którą może wykorzystać drużyna przeciwna. Na nasze szczęście zawodnik nie utrzymał tutaj linii i był spalony.
No i tutaj mój kontakt z piłką, ale też zachowanie w defensywie. Powiem wam, że wcześniej tego nie zauważyłem. Teraz oglądając to trzeci raz, zobaczyłem, że naprawdę fajnie zasekurowałem, bo widziałem, że Bobby oczywiście przyjął kierunkowo ofensywnie. No i fajnie chciał zagrać do przodu. Niestety przeciwnik to przejął, no ale ze względu na to, że właśnie go zasekurowałem, byłem tutaj pierwszy do tej piłki, zagrałem głową do Dro przyjął tą piłkę, zagrał do skrzydła, no i byliśmy w utrzymaniu piłki. Tutaj pierwsza groźna sytuacja dla drużyny ruchu z Dzieszowice, która miała miejsce po rzucie rożnym, wycofanie piłki, wrzutka, ale niedokładny strzał. I tutaj kolejny kontakt z piłką, utrzymanie piłki przez Dro, podanie do mnie. I tutaj taki mini szczegół, ale robiący bardzo dużą różnicę, ponieważ można powiedzieć, że podałem dokładnie, ale to podanie powinienem zagrać Chodiemu na lewą nogę. Wtedy on mógłby otworzyć się od razu do ofensywy. No i albo mi zagrać, bo zrobiłem ruch. No albo po prostu wejść z tą piłką w wolną przestrzeń, a tak musiał przyjmować do tyłu. No i byliśmy w utrzymaniu piłki, ale wiadomo, że mogliśmy z tego tak naprawdę wyciągnąć więcej. No i to jest oczywiście wniosek do wyciągnięcia, żeby bardziej jeszcze zwracać uwagę na to, na jaką nogę podaje piłkę. I tutaj kolejny kontakt z piłką, wybicie głową przez Kowala, fajne przyjęcie, balans ciałem, zawrót. No i tutaj tak naprawdę zobaczyłem, że Bobby jest otwarty przodem do gry, więc wiadomo, że on więcej widzi. Zagrałem mu na krótko, on chciał zagrać z linii obrony do Naziego czy Daniela, no ale piłka była niedokładna i zawodnik drużyny przeciwnej wybił piłkę na aut. I kolejny kontakt. Mieliśmy piłkę w bocznym sektorze, fajne zagranie Tomka do mnie, ja zeskanowałem, tam piłka była trochę skakana, więc szybko reagowałem do przyjęcia. No i powiem wam szczerze, z chęcią bym posłuchał waszej opinii na temat tego zachowania, bo mimo tego, że zawodnik wydawałoby się podnosi ręce do góry i w ostatnim momencie odłożył nogę, to pierwszy moment, kiedy wszedłem przed niego tym pierwszym kontaktem, wydaje mi się, że zahaczył mnie nogą. Tutaj druga groźna sytuacja ruchu z Dzieszowice, nasz wyrzut z autu, przegrana walka w powietrzu, tutaj trochę szczęścia, zagranie w boczny sektor, wrzutka i tutaj mogłem może trochę bardziej agresywnie pójść na tą piłę, tak skoczyłem, piłka znalazła się na 16 metrze, ale Przemo poradził sobie z tym strzałem. Z tego później był rzut rożny, po którym też można powiedzieć mogliśmy stracić bramkę, ale dobre zachowanie Fedora w obronie, który wybił tą piłkę, no i tutaj ręka u zawodnika drużyny przeciwnej, mieliśmy rzut wolny. Tutaj kolejny kontakt z piłką, długa piłka Czabiego za linię obrony, niestety przegraliśmy ten pojedynek główkowy, ofiarne wybicie zawodnika drużyny przeciwnej, fajnie zgasiłem tą piłkę do ziemi lewą nogą, wyprowadziłem, zauważyłem, że z przodu jest za mało przestrzeni, więc zawróciłem, też nie chciałem tej piłki pchać od razu, zawróciłem, podałem do dron, fajnie zmienił stronę. Tutaj niedokładne podanie Tomka, ale tak naprawdę szybko tą piłkę odebraliśmy, więc plus dla nas, że szybka reakcja po stracie. I tutaj przegranie strony znowu przez Bobiego i Dro. Na początku chciałem dostać tą piłkę w nogę. Ale zauważyłem, że zwolniła się przestrzeń w momencie, kiedy zawodnik drużyny przeciwnej wyszedł, żeby zablokować dron. Dro fajnie tą piłkę zagrał, może trochę za mocno i trafiła ona w ręce bramkarza drużyny przeciwnej. I tutaj fajne utrzymanie przez Daniela, naszą dziewiątkę. Następnie on zagrał do Bobiego. Ja tu fajnie wyszedłem, stworzyłem sobie przestrzeń do Bobiego właśnie do gry. Zgrałem mu na jeden kontakt na ścianę. Tak naprawdę Bobby tutaj miał dwie opcje, bo i mógł zagrać do Dro, mógł zagrać do mnie. Zdecydował się na podanie do mnie. No i fajnie w tym momencie Dro szedł za linię obrony, tylko szkoda właśnie, że ta piłka w momencie, kiedy by nawet doszła do Dro, to ona i tak by była za drugą linię. Dro miałby przed sobą jeszcze dwóch czy trzech zawodników drużyny przeciwnej. No tutaj niby przytomnie zachował się zawodnik drużyny przeciwnej, ale później taką można powiedzieć przewrotką kopnął Dro w głowę, z czego mieliśmy rzut wolny, dostał za to zachowanie żółtą kartkę. No i tutaj strzał Chodiego obroniony przez bramkarza. Nasza pierwsza stracona bramka wzięła się ze straty w środku. Po tej stracie zawodnik drużyny przeciwnej zagrał do skrzydła. Poszła wrzutka, niefortunne wybicie naszego obrońcy. Następnie główka i tutaj ja się nie spodziewałem, że ta piłka będzie tak blisko. Piłka trafiła do zawodnika drużyny przeciwnej, który popisał się dobrym strzałem
i nasz bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki. I tutaj fajne zachowanie w defensywie, odbiór piłki, krótkie podania, wyjście do skrzydła, fajnie tutaj zgraliśmy się z Hodim, założyłem dziurkę gościowi, podałem do naszej dziewiątki, niestety ona nie utrzymała piłki, no i musieliśmy gonić w defensywie, ale dobra organizacja spowodowała, że szybko odebraliśmy piłkę. Kolejny kontakt z piłką, fajne wyjście z bocznego sektora, draw, podanie do mnie, ja tą piłkę mogłem trochę lepiej przyjąć w pierwszym kontakcie, bardziej do przodu i tak naprawdę, czy to podanie było właściwe tutaj w tym momencie, mogłem zagrywać, gdyby Nazi mi zrobił ruch do niego od razu do przodu, albo po prostu sam ruszyć z tą piłą do przodu, bo jak widać, ten w ogóle zawodnik, który był za mną, odpuścił mnie w pewnym momencie. No ale podałem do bocznego sektora, Tomek tutaj wychodził z akcją ofensywną. No i tutaj naprawdę fajne nasze przegranie. Przyjęcie piłki przez Marka, wrzutka, przyjęcie Hodiego. Fajnie sobie zgasił tą piłę, zagrał na długi słupek i tutaj nasza bramka na 1-1. I kolejny kontakt z piłką, tym razem z rzutu z autu. Fajne zerwanie się, zgranie Tomkowi na jeden kontakt. On tutaj próbował przegrać stronę, ale zawodnik drużyny przeciwnej to przeczytał i przejął piłkę. I tutaj kolejny kontakt z piłką, zebranie drugiej piłki. Fajne zamarkowanie wewnętrzną częścią stopy za nogą postawną podania i podanie do Hodiego, który próbował później rozegrać tą akcję. Podał do nas jego, ale tam przeciwnicy dobrze zorganizowali się w defensywie i zabrali nam tą piłkę. I tutaj moja próba strzału, dostałem tą piłkę, powiem wam, że pierwszy kontakt był naprawdę dobry, później gdzieś ta piłka skoczyła na dziurze, no i wybiłem Panu Bogu w okno. I tutaj pod koniec drugiej połowy kolejna groźna sytuacja ruchu z Dzieszowice, z rzutu rożnego, dobry strzał głową, ale też dobra interwencja naszego bramkarza, no i to była ostatnia akcja. I pierwszy mój kontakt z piłką w drugiej połowie. Zagranie główką do Naziego, tutaj był przerzut, przegrana piłka, zagrałem główką, Nazi wycofał, byliśmy w posiadaniu piłki, tutaj zagranie do Hodiego, Hodi zagranie do Bobiego, Bobi na drugą stronę i fajne naprawdę płynne przejście z jednej strony na drugą. Tutaj jeszcze kilka kontaktów w rozegraniu, gdzie schodziłem nisko, w sumie te zejścia tutaj tak naprawdę były bez sensu, bo zajmowałem tą samą pozycję, co nasz prawy obrońca powinien. Powinien trzymać pozycję w środku. Tutaj kolejne kilka kontaktów w rozegraniu i tutaj na końcu kamera nie nadążyła, ale nie było tutaj żadnych groźnych sytuacji. I tutaj kilka wybić naszych oraz drużyny przeciwnej. Adam tutaj trochę powalczył ciało w ciało z przeciwnikiem. Sędzia tutaj nie gwizdał żadnego faulu, nie wiem czy był, tak szczerze nie ma to znaczenia. Fajne odebranie Hodiego ślizgiem, podanie do mnie, ja skan i tak naprawdę, czy tutaj powinienem podawać do draw, moim zdaniem teraz w tej sytuacji nie powinienem podawać do draw, tylko sam powinienem biec z tą piłką. Zauważyłem, że właśnie muszę wyciągnąć taki wniosek, że muszę więcej grać sam w momencie, kiedy widzę wolną przestrzeń, a nie tylko podawać i wychodzić na pozycję, ponieważ ja tak naprawdę mogłem zrobić to samo co draw w tej sytuacji. Tutaj zejście do gry, do Hodiego, do bocznego sektoru. Tutaj wychodziliśmy z fajną kontrą, podanie do Bani, wyjście na pozycję, Bania jednak nie zdecydował się odegrać tej piłki, a mógł ją w pierwszym kontakcie, wtedy mógłbym ja pierwszym kontaktem wejść pomiędzy lewego obrońca a środkowego obrońca, albo pomiędzy dwóch środkowych obrońców, on zdecydował się na strzał. I tutaj pierwsza groźna sytuacja, ruchu z Dzieszowice w drugiej połowie, przegranie przez środek, do drugiej strony obieg, wrzutka i oddanie strzału, na nasze szczęście piłka nie leciała w światło bramki. I kolejna groźna sytuacja ruchu, zagranie długiej piłki, wygranie główki przez zawodnika drużyny przeciwnej. Napastnik doszedł do nawet dogodnej sytuacji, chociaż miał tą piłkę tak naprawdę na 16 metrze. Oddał strzał, była to ciężka piłka, bo jeszcze kozłowała na boisku, ale Przemek pokazał swój refleks i wybronił tą piłkę. I tutaj na końcu jeszcze czerwona kartka dla naszego zawodnika. Przegrana przebitka, fajne wejście zawodnika drużyny przeciwnej pomiędzy właśnie naszego zawodnika, naszego obrońcę. No i tutaj Fedi się ratował łapaniem za koszulkę. Na jego nieszczęście miał już żółtą kartkę na koncie. No i sędzia dał mu drugą żółtą, w konsekwencji czego dostał
czerwoną. Już końcówka spotkania, dwie nasze bramki. Pierwsza bramka po odbiorze, a może bardziej, znaczy no, po odbiorze, po niedokładnym podaniu zawodnika drużyny przeciwnej, wyjście z kontrą, przeprowadziłem piłkę do środka, zagrałem do Draw i Draw popisał się mega fajnym zagraniem do Adama zewnętrzną częścią stopy, przeciwnik tego nie przeciął, Adam wsadził bramkę, mieliśmy 2-1, w 85 minucie zszedłem z boiska i tutaj kolejna akcja, która dała nam zwycięstwo. Przegrana główka, ale fajne wejście na drugą piłkę. Draw, podanie do Bani. Bania zgrał, Draw. Fajna dwójkowa akcja. Później Draw, czego kamera nie uchwyciła. Nawinął gościa do środka i strzelił po krótkim słupku bramkarzowi. Mieliśmy 3-1 i ostatnia szansa do ruchu z Dziszowice. Wrzutka z rzutu rożnego, później odebranie piłki, ponowienie wrzutki. Ale na nasze szczęście zawodnik, który miał dogodną sytuację na to, żeby zdobyć bramkę, trafił prosto w naszego bramkarza. No i koniec, jesteśmy w finale, ogromnie się cieszę. W środę gramy w finał z Stalą Brzeg. Jest to dokładnie 5 sierpnia, będzie transmisja live na żywo, także wpadajcie na Instagrama, bo tam na pewno będzie info. Ja Wam dziękuję za słuchanie, oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Say now, they be lost in the sauce. Took a loss, that's your loss. Had to get my point.